Od 2 lat zwiększa się liczba rodzin zastępczych w powiecie polkowickim, w których schronienie znalazła już ponad 100 dzieci. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie stara się, by szczególnie maluchy nie trafiały do domów dziecka. Są to dzieci roczne, półtoraroczne, 4-letnie, 5-letnie. Przekrój mamy bardzo duży, do 18 roku życia. Natomiast nas najbardziej cieszy to, że dzieci są te najmłodsze kierowane w tej chwili do rodzin zastępczych, czyli nie są kierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Tam przede wszystkim staramy się umieszczać dzieci, które mają powyżej 10 roku życia. Zmiany dotyczące pieczy zastępczej ostatecznie zostaną w Polsce wprowadzone w 2020 roku. Przewidują one przede wszystkim ograniczenie ilości dzieci w domach dziecka. Zamiast obecnie funkcjonujących placówek socjalizacyjnych będą funkcjonować rodzinne domy dziecka, gdzie będzie mogło przebywać maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia. Mimo że zmiany wejdą dopiero za 6 lat, powiat polkowicki już teraz prowadzi stosowne działania. Aby nie robić tego w popłochu, pośpiechu, nieprzygotowany, bo jest to materia bardzo wrażliwa i czuła, są to przecież dzieci, a to nie można tak przestawić sobie dziecka jak zwykłego przysłowiowego klocka. Podczas ostatniej sesji radni powiatu polkowickiego wprowadzili zmiany w obecnie funkcjonującym systemie pieczy zastępczej. Z nowym rokiem zostaną wprowadzone nowe instytucje, jak placówka socjalizacyjno-interwencyjna Perspektywa oraz Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Zmieniono także statut placówki socjalizacyjnej Skarbek w Polkowicach. Na ostatniej sesji podjęliśmy uchwały, które zreorganizowały istniejącą placówkę. Powołaliśmy nowe placówki opieki nad dzieckiem. Wszystko po to, by jak najwięcej dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, znalazło schronienie w rodzinie zastępczej. Możemy sobie tylko odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób. Czy mamy jedną mamę, jedną ciocię, czy 10? Jeżeli jest kilku wychowawców w placówce opiekuńczo-wychowawczej, każdy ma swój styl pracowania z dzieckiem, wychowania, opieki. Natomiast w rodzinie zastępczej, w komórce, która przypomina rodzinę naturalną, wpływ i na psychikę, na osobowość dziecka jest zupełnie inny, bo jest jedna ciocia mama, jeden wujek tato. Różnie to dzieci nazywają, więc już samo to daje odpowiedź nam na to pytanie. Pomoc psychologiczną, wsparcie specjalistów gwarantują polkowickim rodzinom zastępczym specjalni koordynatorzy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę. Kino Muza w Lubinie zaprasza na film Hobbit Pustkowie Smauga. Do wyboru 3 wersje. 3D z dubbingiem, 3D z napisami oraz 2D z napisami. Bilety już od 15 zł. Szczegóły na www.ckmuza.eu. 27 grudnia, 16 stycznia. Zapraszamy do Kina Muza w Lubinie.